Spójrzmy na podpunkt C. Na początek dziedzina, czyli to, co mamy w mianowniku, musi być różne od zera, czyli tak naprawdę 2x odjąć 1 musi być różne od zera, czyli 2x musi być różne od 0 plus 1, czyli od jedynki. Obustronnie dzielimy przez 2, no i mamy tutaj jedną drugą. No dobra, przejdźmy teraz do rozwiązania tego przykładu. Czyli najpierw obustronnie pomnóżmy przez to, co mamy tutaj wartości, czyli właściwie przez całą wartość bezwzględną, czyli po lewej stronie nam zostanie minus 5 równa się 3 razy, no i ta wartość bezwzględna, możemy to sobie zamienić także stronami, równa się minus 5, no i pozbądźmy się tej trójki, czyli obustronnie dzielimy przez 3, czyli 2x odjąć 1 to będzie minus 5 trzecich. I teraz zauważcie, że to, co otrzymamy, czyli liczba, która nam się tutaj by pojawiła, która znajduje się, którą otrzymamy po usunięciu tej wartości bezwzględnej, tutaj wynik będzie na pewno nieujemny, czyli większy bądź równy 0. A my tutaj po prawej stronie mamy liczbę ujemną, czyli wiemy, że to będzie równanie sprzeczne, które nie posiada żadnych rozwiązań. Spójrzmy teraz na podpunkt D. Bardzo podobnie, najpierw wyznaczamy dziedzinę, czyli to, co mamy w mianowniku, musi być różne od zera, czyli 5x musi być różne od 0 plus 2, czyli od dwójki. Obustronnie dzielimy przez 5, czyli x musi być różne od 2 piątych. Następnie mnożymy sobie przez tę wartość bezwzględną, czyli po lewej stronie otrzymamy 1, 0 razy, no cokolwiek tak naprawdę da nam 0. No i zauważcie, że tutaj także otrzymaliśmy sprzeczność. 1 nie jest równe 0, czyli tutaj to równanie nie posiada rozwiązań.